Rajd na moją komendę, rajd, baczność! Komendanci przygotują trasy do raportu. Spocznij. Rajd, baczność! Trasami meldować. Raport. Rokas mistrzu, harcerz Bradu ma trasę pierwszą na polu kończącym 54. harcerski raj Świętokrzyski. Stan 53, obecnych 35. Poczuj. Roku, podcast mistrzu, przewodnik Michał Pałczyński melduje trasę drugą na apelu. Stan trasy 33, harcerzy, harcerzy ministry korek. Pod harcmistrzu przewodnik Kerner Bliska melduje trasę czwartą na zlocie 54. harcerskiego rajdu Świętokrzyskiego. Stan 90 wraz z obsługą. Przewodnik pod harcmistrzu, pan na trasę 5. harcmistrzu marszałek melduje trasę na apelu kończącym rajdu. Stan 117. Przewodnik pod harcmistrzu, pod harcmistrzu Józef Minna melduje 6. trasę na apelu kończącym. Stan 23, obecnie wszyscy. Duchu pod harcmistrzu przewodnik Mateusz Ślaski melduje trasę 7 na zlocie 54. harcerskiego rajdu Świętokrzyskiego. Stan 116 plus 5 osób kadry. Raport. Stan. Rajd na moją komendę, rajd, baczność! Rudek, prawo! Baczność! Na prawo, patrz! Nie tu. Czuwaj, druhu przewodniczący. Pod harcmistrzu Śmierczyk melduje 54. harcerski rajd świętokrzyski na apelu kończącym. Baczność! Spocznij! Rajd, baczność! Czuwaj, druhny i druhowie! Czuwaj! Spocznij! Rajd, baczność! Poczet flagowy, do flagi, marsz! Rajd, baczność do hymnu Związku Harcerstwa Polskiego. Spocznij. Poczet, stop. Druhny i druhowie, bardzo mi miło po raz kolejny przywitać się z wami. Troszkę w innym stroju jak wczoraj, ale myślę, że humory dokładnie takie same, jak były wczoraj. Bardzo serdecznie witam na zlocie dzisiejszego rajdu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
przewodniczącego Rady Chorągwi harcmistrza Lucjana Pietrzczyka, przewodniczącego ZHP harcmistrza Adama Masalskiego, członka Centralnej Komisji Rewizyjnej Macieja Wlazło, komendanta kieleckiej chorągwi ZHP harcmistrza Dariusza Wińciaka, zastępcę komendanta kieleckiej chorągwi ZHP harcmistrza Tomasza Reimera. Tak po cichu jakoś. Członka zarządu starostwa skarżyskiego pana Zenona Nowakowskiego. Wiceprezydent miasta Starachowice, druhne podharcmistrz Małgorzata Ślęzak. Przedstawiciela świętokrzyskiego kuratora oświaty, druhne Małgosie Drogosz. Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach, też druhne podharcmistrz Monikę Kowalczyk. Witam też bardzo serdecznie tak piękne stojące tutaj świętokrzyskie Bractwo Kurkowe Towarzystwo Strzeleckie. Witam wszystkich komendantów chówców, którzy zaszczycili nas swoją obecnością i też przede wszystkim instruktorów, takich, którzy zawsze ze świętokrzyskim rajdem są związani. Ale pozwólcie, że szczególnie przywitam pierwszego komendanta harcerskiego rajdu świętokrzyskiego, drucha harcmistrza Stefana Derlatkę. Witam też seniora ruchu jędrusiowego, drucha Janę Gałuszkę Mizernego. O zabranie głosu poproszę drucha przewodniczącego. Druhny i druhowie, szanowni państwo, ci wszyscy, którzy przybyli na zakończenie 54. rajdu starachowickiego po górach świętokrzyskich, w tej przepięknej scenerii w Mostkach, na miejscu tak ważnym w dziejach naszej historii, w dziejach naszego przemysłu, w miejscu, które upamiętnione jest w historii Polski jako szczególne miejsce dotyczące rozwoju przemysłu naszego w początkach XIX wieku, jeszcze w XVIII wieku. A chcę tutaj także nawiązać do swoich osobistych wspomnień. Byłem w tamtym lesie po drugiej stronie zalewu. W 1959 roku po raz pierwszy byłem komendantem obozu w ramach zgrupowania obozu chówca Kielce Miasto. A więc po tylu latach wróciłem w to miejsce w takiej roli, jaką tutaj widzicie. Druhny i druhowie, nie będę mówił długo, bowiem czeka nas jeszcze cała celebra związana z ogłoszeniem wyników. Myślę, że będziemy świętować to bardzo uroczyście. Natomiast chcę podzielić się jedną refleksją, że ten rajd w moim odczuciu, a jestem na chyba już 40. kolejnym rajdzie, albo i więcej, w każdym bądź razie 33 razy na pierwszej trasie. Natomiast druhny i druhowie, chcę powiedzieć, że ten rajd dla mnie jest synonimem braterstwa harcerstwa. Braterstwa, które łączy seniorów z wędrownikami, z harcerzami starszymi, z harcerzami i z zuchami. I to braterstwo napawa wielkim optymizmem. Napawa wielkim optymizmem w perspektywie tego, że harcerstwo się będzie rozwijać, że harcerstwo jest potrzebne w naszym kraju i że harcerze będą nadal służyć naszej ojczyźnie Polsce. Że będziemy wartościowymi obywatelami kraju, będziemy elitą, która będzie wyznaczać, jak powinno wyglądać spełnianie obowiązków obywatelskich w Polsce. Życzę wam, druhny i druhowie, wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia na jubileuszowym 55. rajdzie świętokrzyskim po górach świętokrzyskich. Czuwaj, druhny i druhowie.
Dziękujemy Druchowi Przewodniczącemu. Proszę teraz o zabranie głosu pana Zenona Nowakowskiego, członka Zarządu Starostwa Powiatowego w Skarżysku. W imieniu pana starosty skarżyskiego, pana Michała Jędrysa, chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich państwa na zakończeniu 54. rajdu harcerskiego. Chciałbym zapewnić również, że jeśli będą prowadzić drogi, kiedy przez powiat skarżyski, a mielibyście państwo kłopoty, proszę zawsze do starostwa skarżyskiego i tam będziemy was zawsze wspierać. Na terenie powiatu skarżyskiego zawsze będziecie mile witani przez nas w każdych okolicznościach i o każdej porze. Dziękuję bardzo państwu. Baczność! Wyjątki z rozkazu komendantki chówca ZHP imienia Stanisława Staszica w Starachowicach L5/2012. Spocznij! Punkt 13 inne. Punkt 13 1. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP w Starachowicach przyznaję odznakę zasłużony dla chówca ZHP Starachowice następującym druhnom i druhom. Pan starosta starachowicki Andrzej Matynia. Proszę przeczytane osoby o wystąpienie. O wręczenie odznaki proszę naczelniczkę ZHP w imieniu druhny naczelniczki harcmistrz Małgorzaty Sinicy. Proszę drucha przewodniczącego harcmistrza Adama Masalskiego oraz komendantkę chówca ZHP Starachowice harcmistrz Małgorzatę Ślaską. Ponieważ pan starosta bardzo przeprasza, ale niestety sprawy rodzinne nie pozwoliły mu przyjechać do nas. Druhno Małgosiu, ja cię poproszę o odebranie. Tak. I przekazanie panu staroście razem ze mną. Punkt 13 2. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP Starachowice przyznaję odznakę zasłużony dla harcerskich rajdów świętokrzyskich następującym druhnom i druhom. Przewodnik Andrzej Szwaciński, chówiec Warszawa Wola. Komenda chówca Tomaszów Mazowiecki imienia 14 Sudeckiej Brygady Artylerii Przeciwpancernej. 8 Kielecki Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych imienia Zawiszy Czarnego. Proszę przeczytane druhny i druhów oraz środowiska o wystąpienie. O wręczenie odznak proszę komendantkę 54. Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego, podharcmistrz Agnieszkę Czajes-Szewerę i komendanta 1. Rajdu Świętokrzyskiego, drucha harcmistrza Stefana Derlatkę. Oni są naszym idolem, oni są naszym idolem, oni są naszym idolem, idolem naszym są i uprawiamy proszę sobie. Dziękuję bardzo. Tam szukamy, gdzie jest. Dobrze. Tak, dobrze, dużo. Nie,
No i zapraszamy na jubileuszowy, na pewno, na 50. Na pewno o mnie chodzi. Jak siódmy? Zgłoszę się, żeby dopisać. No... Nie, znaczy znajdę. 5 minut mi to daje. Już udało się. Punkt 13.3. Na wniosek kapituły odznaczeń przy chówcu ZHP Starachowice przyznaje statuetkę niezawodny przyjaciel harcerskich rajdów świętokrzyskich druhowi Janowi Gałuszka, Urzędowi Miasta Starachowice. Proszę o wystąpienie, o wręczenie statuetek. Proszę komendanta Kieleckiej Chorągwi ZHP harcmistrza Dariusza Winczaka oraz komendantkę chówca ZHP Starachowice, harcmistrz Małgorzatę Ślaską. Poprosimy panią prezydent Małgorzatę Ślęzak. Płakał. Uśmiech na twarzy trochę. I tak trzymać. To najważniejsze. Zdrowia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 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 Dziękuję serdecznie w imieniu. Dziękuję. Podpisała komendantka chówca ZHP Starachowice, harcmistrz Małgorzata Ślaska. A teraz czas na kwiaty, przytulanki, misie i wielką radość. Nagrodę dla patrolu, który jako pierwszy zgłosił się, opłacił wpisowe na rajd, otrzymuje patrol 507 z trasy 5, 75 Kieleckiej Drużyny Harcerskiej Kielce Bilcza. Proszę o wystąpienie. O wręczenie nagrody proszę komendantkę rajdu pod harcmistrz Agnieszkę Czaja Szewera. Oni są najlepsi. Nagrodę ufundowaną przez starostę Skarżyskiego dla najmłodszego uczestnika rajdu otrzymują druhna i druh Dorotka i Franciszek Jelińscy. Druhna Dorotka lat 1,5, druh Franio lat 3. Proszę o wystąpienie. O wręczenie nagrody proszę w imieniu starosty Skarżyskiego pana Zenona Nowakowskiego, członka zarządu Starostwa Powiatowego w Skarżysku. Słuchajcie, i to bez kitu, oni naprawdę szli cały rajd. To nie są dzieci obsługi.
które zresztą też chodzą, bo nie mają wyjścia, bo rodzice są na trasach. Ale słuchajcie, oni na nóżkach, ja to widziałam, na nóżkach, na plecach rodziców przemaszerowali całą trasę. Dziękujemy. I tak właśnie rosną nam przyszli komendanci rajdów. I nagrody na trasach. Trasa pierwsza. Opuchar Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Nagrodę otrzymuje Patrol 106, Harcerski Klub Turystyki Pieszej Sezam z Koszalina. Proszę zwycięski patrol o wystąpienie. O wręczenie pucharu proszę w imieniu druhny naczelnik, drucha przewodniczącego, harcmistrza Adama Masalskiego. Jak mi podpowiadają, to jest Rubin 32 cale. Trasa druga. Opuchar kieleckiego kuratora oświaty. Nagrodę otrzymuje Patrol 202, szczep drużyn zielono-czarnych imienia Szarych Szeregów. Proszę o wystąpienie zwycięski patrol. O wręczenie pucharu proszę przedstawiciela Kuratorium Oświaty, panią Małgorzatę Drogosz, druhnę pod harcmistrz. Zasystował ci tyle, a ja będę ściskał z przyzwyczajenia. Gratulujemy. Trasa trzecia, Zuchowa, opuchar przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsze miejsce i nagrodę otrzymuje patrol numer 301, 6. Grunwaldzka Gromada Zuchowa Nutki. Proszę o wystąpienie. O wręczenie pucharu proszę drucha przewodniczącego, harcmistrza Adama Masalskiego. Rubin 40 cali. Dobrze, że jesteśmy busem. No. Wykusa! 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 Podzielcie się dobrze, to nie usuwaj drobno.
Trasa czwarta o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Nagrodę otrzymuje... Nagrodę otrzymuje Patrol 402, 15 Tomaszowska Drużyna Harcerska, 9 sił. Proszę o wystąpienie, o wręczenie pucharu. Proszę posła na Sejm Lucjana Pietrzczyka. Nagroda obsługi trasy czwartej. Nagrodę otrzymuje Patrol 406, 46 Kielecka Drużyna Harcerska imienia Mariusza Zaruskiego. Wystąp. O wręczenie nagrody proszę komendantkę chówca ZHP Starachowice, druhnę harcmistrz Małgorzatę Ślaską. Trasa piąta o Puchar Wojewody Świętokrzyskiego. Nagrodę otrzymuje Patrol 507, 75 Kielecka Drużyna Harcerska, Kielce Bilcza. Patrol wystąp. Wręczenie nagrody proszę posła na Sejm Lucjana Pietrzczyka. Thank you.
jest 13. Proszę się ustawić. Trasa szósta, o puchar starosty powiatu starachowickiego. Nagrodę otrzymuje patrol 602, Naczelnictwo Poczt Harcerskich WS Kwatery Głównej ZHP Warszawa. Proszę o wystąpienie. O wręczenie pucharu proszę komendanta chorągwi harcmistrza Dariusza Binczaka i zastępcę komendanta drucha Tomasza Reimera. Trasa siódma, o puchar prezydenta miasta Starachowice. Nagrodę otrzymuje patrol 701, 13 Staszowska Drużyna Harcerska Wiatr, imienia Tadeusza Szewery. Proszę patrol o wystąpienie. O wręczenie pucharu proszę panią wiceprezydent miasta Starachowice, druhnę podharcmistrz Małgorzatę Ślęzak. Puchar jędrusiowy na trasie siódmej otrzymuje patrol 704, tęczowe wulkany z 73. Kieleckiej Drużyny Harcerskiej. Proszę patrol o wystąpienie. A puchar wręczy członek oddziału partyzanckiego Jędrusie, druh Jan Gałuszka Mizerny. Regusta!
Jeszcze nie koniec. Będziemy się nagradzać, nagradzać. Słuchajcie, no wczoraj tutaj był festiwal, tylko żeśmy wam nagród nie dali, nie myślcie sobie, żeśmy zezarły z kumą. Tylko trochę. Tylko troszeczkę żeśmy wyjadły. To to pierwsze miejsce to wyjdą te przedstawiciele, ty pierwszy i czwarty trasy tutaj do nas. I te zuchy, co tu nagrodę publiczności dostały, też wyjdą tu do nas. Prosimy. A te, co nie były wczoraj, to niech załują, niech załują! Co tu się działo? A tam widzę pod kcokami ta cisa, co wczoraj grała, to stoi. Nie dawaj ta tutaj, dawaj ta tutaj, w cisy. Chodź ta tutaj. Aleś ta cadu dały wczoraj. Gdyby te nasze śpiewanie było takie jak wasze śpiewanie kiedyś, to pomusta komendantce wręczyć nagrody. Ucałować wszystkich, tak jest. A żebyś tam nie myślały, że my to takie są, jakie są, to se powieś tam gdzieś na ścianie, że wam dziękujemy. To jeszcze nie koniec nagród. Mieliśmy jeszcze konkurs fotograficzny, konkurs czterech żywiołów. Proszę o ogłoszenie wyników konkursu. Zaczniemy od gry cztery żywioły. W kategorii harcerskiej patron, który wygrał, jest Ciele Brony. Tak, Ciele Bony, przepraszam. Zapraszam. Patron Ciele Bony. Kategoria harcerska. Ciele Bony! Ciele Bony! Ciele Bony! Megusta! Nie ma patrolu? Ciele Bony idą. Super. Kategorii starszo-harcerskiej 41 KDH. Zapraszam. W kategorii wędrowniczej 45 drużyna wielopoziomowa, przeczeszywacze bagien imienia Szarych Szeregów z Mniowa. Zapraszam serdecznie.
od stogi. Lewo od zwrotu. Proszę. Gratuluję. Ja dziękuję za udział w grze z lotowej. Brawo. Teraz konkurs fotograficzny. No! 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 Dzięki wsparciu firmy ProClub, profesjonalny sklep fotograficzny z Warszawy, udało nam się zorganizować na rajdzie świętokrzyskim konkurs fotograficzny Czar Gór Świętokrzyskich w obiektywie. Przypomnę tutaj gościom i wszystkim uczestnikom, że podczas rajdu każdy patron miał przygotę zrobić jedno dobre zdjęcie i organizatorom dostarczyć, aby ocenili. I tak oto komisja konkursowa w składzie druh Karol Zapała oraz druh Andrzej Szwaciński, którzy są pracownikami sklepu, ocenili te prace i oto wyniki. Nagrody będzie wręczał przedstawiciel sklepu ProClub, druga Zapała. Uwaga, miejsce trzecie, trasa druga, Patrol 206! Przybyli z daleka, bo z Poznania. Stój! Lewo, wrot. Miejsce drugie. Trasa pierwsza, Kotołaki. Miejsce pierwsze, trasa czwarta, Patrol 407, druhna Kamila Leszczyniak. Zapraszamy autorkę. Cały patrol. Serdecznie dziękujemy wszystkim amatorom, fotografom. Nagrodzone i wyróżnione zdjęcia można obejrzeć na scenie za mną. Są wywieszone. Serdecznie dziękuję. Jeszcze bardzo ważna, cenna informacja. W namiocie do kupienia płyty z harcerskich rajdów świętokrzyskich zapraszamy serdecznie po apelu. A teraz już salwa honorowa na cześć wszystkich nagrodzonych, wyróżnionych i odznaczonych. I jeszcze kilka ostatnich słów mają do powiedzenia druhny czarownice. Może same się przedstawią, opowiedzą swoją historię życia, opowiedzą o tym, jak było wczoraj, opowiedzą o tym, ile rajdów przeszły i którędy szły. Małgorzata i Agnieszka. Nie będę mówiła, ile rajdów przesłam. Ani ja, bo będzie tam wiedzieć, ile lat mamy. A my przecie młode dziewuchy. Jestcyk. Jestcyk. Słuchajcie, bardzo się cieszymy. Ty, koguty. Unyty strzelają? Chyba. Już i tak wszystkie koguty uciekły. Słuchaj tam, bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, ze światu wszystkie psy leciały do nas. Na mietłach. I bez mietła. A, jest, nie wiem, kto mi ukradł mietłę wczoraj. Nie. Te wędrowniki. Nie, stoi w rogu. Stoi? Tak. No to dobrze, bo te wędrowniki to lotały. A zem się przestraszyła i tym teraz polecę na wysoką górę. Motora ci przyłączymy, tylko żeby ci się sypci leciało. Słuchajcie, fajnie było, żeś ta przysły. Brzydki jesteś tak nieszczęście, ale już to przeżyjemy obie z kumą. I mamy do was taką wielką prośbę. Jak ta polecita w te swoje góry, pagórki, niżyny, wyżyny, góry, moza. Lasy, moza. I gdzie ta jeszcze będzie ta?
To powiedz to, że jest taki harcerski rojd świętokrzyski i że tu fajnie jest i że po prostu wszystkich witamy, a w przyszłym roku będzie jeszcze fajniej, bo tu mamy nas odruchne w urzędzie miasta i ona nam załatwi. W przyszłym roku jest lepsze czary, nie druhno? No. I przylatuj to wszystkie na 55. harcerski rajd świętokrzyski do Stalachowic. Bo świętokrzyskie czaruje. Dziękujemy wam serdecznie bardzo, bardzo wszystkim. Od małych do dużych. 9,90. Wspaniale się z wami wszystkimi bawiliśmy. Dziękujemy i zapraszamy. Czuwaj. Rajd baczność. Komendanci tras odprowadzą trasę na 55. jubileuszowy harcerski rajd świętokrzyski. Spocznij.